Jeśli karmisz piersią i borykasz się z bolesnymi brodawkami, z ranami brodawek, jeśli twój maluszek jest niespokojny, ty nie masz pewności, czy on się najada i ciągle to karmienie piersią nie wygląda tak, jakbyś chciała i jakby mogło wyglądać, czyli jeśli nie cieszysz się właśnie takim karmieniem piersią, które jest z twoim błogim uśmiechem na ustach, z zadowoloną buzią maluszka, to z pewnością właśnie teraz szukasz takiego najskuteczniejszego sposobu na to, żeby jak najszybciej ten właśnie problem rozwiązać. Dobrze trafiłaś, ponieważ w tym filmiku chciałabym ci opowiedzieć o naszym projekcie Dwa kroki do bezbolesnego karmienia piersią. To jest projekt, w ramach którego badałyśmy skuteczność opatrunków NourSeeker i chcę ci opowiedzieć o tym, jak działają opatrunki NourSeeker i dlaczego są w naszej poradni laktacyjnej, ale też w wielu innych, u wielu innych również specjalistów używane i polecane jako jeden z najbardziej skutecznych sposobów radzenia sobie z ranami brodawek. Opowiem ci o tym na przykładzie mamy takiej jak ty, która przez miesiąc cierpiała bardzo mocno z powodu ran brodawek. Ja mam na imię Ania, jestem certyfikowaną promotorką karmienia piersią i założycielką Wróżki Cycuszki, a Wróżka Cycuszka to poradnia laktacyjna, która działa tu w Poznaniu. Udzielamy również porad w trybie domowym oraz online i dzięki temu jesteśmy dostępne na wyciągnięcie ręki właściwie na całym świecie, nie tylko w całej Polsce. Jakiś czas temu rozpoczęłyśmy w poradni taki nasz wewnętrzny projekt pod tytułem Dwa kroki do bezbolesnego karmienia piersią. Mama, która zgłaszała się do nas właśnie z różnymi problemami, a jednym z nich były bolesne brodawki, rany brodawek, otrzymywała od nas dwa rodzaje pomocy i była z nami w ciągłym kontakcie. Pierwszy rodzaj pomocy to jest oczywiście konsultacja laktacyjna. Ustalenie przyczyny bólu, wprowadzenie dobrych praktyk, poprawienie techniki karmienia, poprawienie pozycji, oczywiście sprawdzenie wędzidełka, to jest ta część konsultacji laktacyjnej, a drugi krok to było rozpoczęcie używania opatrunków NourSeeker. One wyglądają tak, w razie gdybyś ich jeszcze nie miała okazji widzieć, to jest pudełko. W takim pudełku znajduje się 6 opatrunków. Opatrunek jest wielkości kładki laktacyjnej, ma taką spoistość gąbeczki i jest zakładany na brodawki na właściwie cały czas, powiedziałabym 24 godziny na dobę, ale oczywiście zdejmujemy go na czas karmienia piersią. Instruowałyśmy właśnie mamy, jak używać tych opatrunków i byłyśmy z mamami w kontakcie, oceniając skalę bólu. Przy pierwszej wizycie mama miała powiedzieć, jak ona ocenia skalę bólu od 1 do 10, gdzie 10 to jest ból nie do wytrzymania. I za chwilę opowiem ci o Darii, o mamie takiej jak ty, która niedawno urodziła swoją ukochaną córeczkę, która, kiedy ją poprosiłyśmy o ocenę skali bólu, powiedziała tortury. To nawet nie była 10. I faktycznie zobaczysz za chwileczkę zdjęcia, na których widać, jak wyglądały brodawki Darii w dniu, w którym spotkałyśmy się z nią na konsultację. Tą konsultację właśnie z Darią miała położna Ania Bazydło. Ok, i teraz to, co widzisz, to jest dzień pierwszy leczenia opatrunkami NourSeeker, który pokazuje, w jak tragicznym stanie były brodawki Darii. I teraz od razu powiem, że to był już miesiąc u Darii borykania się właśnie z takim bólem. Do tej pory nie otrzymała Daria takiej należytej pomocy, żeby właśnie zapobiec dalszemu rozwojowi tej trudnej sytuacji. To nie tylko był ból brodawek, to był też ogromny niepokój o najadanie się maluszka, to był po prostu brak radości z macierzyństwa.
I teraz to, co zostało zrobione na konsultacji, to jest oczywiście poprawa techniki przystawienia maluszka, poprawa pozycji. Na tamten czas, kiedy właśnie pytałyśmy Darię o to, jak ona się czuje bezpośrednio po konsultacji, ona już wtedy była tak jakby w niebo wzięta, powiedziała, że to jest zupełnie inne karmienie i inaczej ona je odczuwa. Tutaj z boku będziesz widziała całą naszą konwersację i to, co pisała do nas Daria na bieżąco. Także możesz zobaczyć, że faktycznie są to takie doznania faktyczne u mamy, z którą miałyśmy właśnie niedawno kontakt w konsultacji laktacyjnej. Daria zaczęła używać Nourseeker opatrunków i codziennie o tej samej mniej więcej porze zadawałyśmy jej pytanie o to, jak ta skala bólu się zmienia. I ona faktycznie znacząco malała z dnia na dzień, gdzie tutaj akurat w przypadku Darii użyłyśmy dwóch opakowań Nourseeker, no ponieważ te rany były naprawdę już chyba większych po prostu nie mogło być, więc tutaj rzeczywiście dwa opakowania Nourseeker były potrzebne. Przy czym od razu powiem, że przy takich mniejszych rankach, przy otarciach, przy początkowej fazie po prostu bólu w zupełności będzie wystarczające jedno opakowanie Nourseeker. Tutaj wdrożyłyśmy dwa opakowania i faktycznie pod koniec używania drugiego opakowania skala bólu określona przez Darię to było już 4. No a przede wszystkim to, co my widziałyśmy na zdjęciach, to były naprawdę w bardzo szybkim tempie gojące się rany, które warto pamiętać, cały czas Daria kontynuowała karmienie piersią, więc dla gojenia się ran to jest sytuacja mniej korzystna, a rzeczywiście udało się osiągnąć, myślę, spektakularne efekty i przede wszystkim Daria karmi teraz z uśmiechem na ustach, pokonała te ogromne trudności w karmieniu piersią, takie początkowe i w tej chwili właściwie przed nią i córeczką wiele miesięcy karmienia, myślę, że już bez tak trudnych sytuacji. Taka opowieść właśnie tutaj o Darii jest dla Ciebie świetnym przykładem tego, że nie jesteśmy skazane na ból brodawek, że możemy sobie w dość łatwy sposób z bólem brodawek poradzić. To, co jest ważne, to odpowiednie wsparcie w konsultacji laktacyjnej. Pamiętaj, jesteśmy na wyciągnięcie ręki. Też w swojej okolicy na pewno masz świetnych doradców laktacyjnych. Jeśli jesteś spoza Poznania, jeśli w ogóle jesteś spoza Polski, jak najbardziej możemy się skontaktować z Tobą poprzez poradę online i wspólnie właśnie tutaj z opatronkami Nourseeker naprawdę z dnia na dzień możesz obserwować, że to karmienie jest coraz mniej bolesne, coraz bardziej przyjemne i też efektywne.